to ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Co piszą o gitarach w Gitarzyście? Listopadowy gitarzysta 2014. 146 stron, to już moja, można powiedzieć, taka standardowe sprawdzenie. 146 stron, mamy 33 stron reklamy, 6 stron takiej autoreklamy. Naturalnie to nie jest jakaś wada, po prostu nie wiem, jak to wyliczam. Co tutaj ciekawego mamy? No właściwie no, okładka, pięknie tutaj piszą. Prawda? Pierwsza strona, reklama znowu mamy. Dobra, nie będę wam pokazywać każdej strony jak głupi, tylko ewentualnie jakieś takie ciekawe rzeczy. Dział mikstura, sprzęt, muzyka, ludzie, takie pokrótce różne informacje, które piszą. Nowe modele LTD Junior dla młodych gitarzystów. No takie specyficzne gitary Junior w rozmiarze 3/4. Czyli generalnie dla dzieci, które lubią kształt. Takie konkretne kształty, ostre. Tutaj jeszcze mamy co? Gibson Firebird 2015, reklama jakieś o Close to You, o oczywiście dziewczynę mamy na reklamie. Z tyłu też mamy babkę. Mamusia byłaby z ciebie dumna. Sprzęty firmy Palmer. Reklamują się ostro. Co to mikstura? Mamy następne jakoś karbonowe Washburn PX160C Solar. Cóż tutaj jakieś, no jakieś tutaj Mesa Boogie, PRS Custom EVH EVH 51503 Combo. Takie różne bajery. No takie informacje jakieś tutaj piszą. O tutaj znowu jakiś Vox Amplug, Karl Martin, tutaj jakiś Experiment Night. No, oczywiście dużo informacji o koncertach, wehikuł czasu. Bynajmniej nie chodzi o jam, tylko o listę wydarzeń mniej więcej. Kto się urodził tutaj w listopadzie, od 2 listopada do 30 listopada, no tam pal 6. Mamy Steve Morse o najnowszej płycie zespołu, w którym gram. Piszą super grupy Flying Colors, czyli latające kolorki. Takie ten tutaj no, o płytach jakieś no, nowe bajery. Kto to się dzieje? Joe Bonamassa coś tutaj mówi. Nowa jakaś płyta Different Shades of Blue. Scar Symmetry, widzę, że coś tutaj rozkminia. Scar Symmetry coś tutaj robią. YouTube, Lenny Kravitz. Jakieś tutaj takie no, na artykuł, wiadomo, zawsze coś musi być mniej nudnego, żeby było coś ciekawszego. O, tutaj od razu pokazuję reklama Dina. Polecam te gitarki, naprawdę zacny sprzęt. Troszeczkę jeszcze jest o Cobainie, pan Cobain, oczywiście nie obrażam go. Washburn, znowu tutaj gitary Washburna, naprawdę. Polecam też gitarki Washburna. Tutaj dziwne jakieś takie pierdoły, gitara miesiąca Gibson Custom Billy. Custom Billy F. Gibbons Gold Top. No, ceny, nie wiem, czy podali ceny. Nie wiem, czy tutaj jest, chyba nie. Ibanez się reklamuje. Nowa gitarka Ibaneza. Widzicie, taki Les Paul. No, trzeba przyznać, że całkiem zacnie, podniecająco wygląda. Nuno Betancourt. Cały obszerny wywiad z nim. Dużo stron tu piszą o nim. Dużo stron. Co to jeszcze jest? Gdzie to jeszcze on jest? O, sprzęt. Jego sprzęt. Jakie to są gitary? Właśnie Washburna ma gitary. Co ciekawe. No i Randala, wzmacniacze Randala. Więc to też, jeśli ktoś lubi jego twórczość, to powinien się zainteresować. No i mam jeszcze efekty z bliska, jakich tych efektów używa. Też warto się zapoznać. Jak zawsze mówię, trzeba obczajać zespoły i muzykę, tą, którą się lubi, prawda? Obczajać brzmienie. Wzmacniacze Boogera. No, reklamuje się Boogera znowu. Hardkorowo się reklamuje Boogera. Seria Infinium. Małe wzmacniacze lampowe. Bardzo fajne porównanie kilku takich wiodących firm. Egnater, Ibanez, Koch, Marshall, Fender, Boogera, Hughes Kettner, Randall, Black Star.
I to są takie właśnie komba, no generalnie od, które tutaj najtańsze byłoby, 1600, o już wam mówię, Bugera, 1600 Bugera by kosztował, bo to oczywiście full lampowe, czyli końcówka mocy lampowa i preamp lampowy. No tutaj jest też, no najdroższe z tego wszystkiego to byłby, widzę, Blackstar, ten tutaj, za 2900. Przepraszam, Koch. Koch Studio Tone ST20C za 4399. No cena naprawdę... duża cena, no wysoka cena jak na lampowy wzmacniacz. I tutaj właściwie, co oni tutaj piszą ciekawego o tym Kochu? Kochu. Pozwalając wyjątkowo swobodne kształtowanie brzmienia gitary. Dzięki trzem kanałom znajdziemy wszystko od klimu do maksymalnego przesteru najwyższej jakości znanej z konstrukcji holenderskiego producenta. W środku, obok wzmacniacza stereo głośnika, znalazły się dwie lampy mocy L84 oraz 312X7. 3-zakresowa korekcja wspomagana jest dwupozycyjnym przełącznikiem mid-shift oraz 3-pozycyjnym filtrem bright. Sprężynowy pogłos. No piszą tutaj, że ekstremalny metal. Zobaczymy. Ciekaw jestem, jak ona brzmi. Obczajcie sobie w internecie, jak ten Koch brzmi. Aczkolwiek ja bym tutaj bardziej się skłaniał na przykład do Randala RD40C. Spada 2760. Blackstar jest zarąbisty. Ibanez. Na resztę bym specjalnie, powiedzmy, nie szalał. Raczej te trzy. Blackstar, Randall, no Hughes & Kettner też jest spoko. Ibanez. Bugera to jest raczej akurat seria taka vintage'owa, technologii Infinium, co to jest, dopasowanie, wykorzystanie, coś tam, no akurat nie, dwukanałowy, zaraz, dziąty, nie piszą odnośnie brzmienia, więc widocznie nie mogą napisać, że maksymalne przesterowanie, high gain, coś tam, miazga dupy. I miazga jajec, widocznie po prostu ten wzmacniacz jest generalnie bardziej vintage'owy, naturalnie, co nie przeszkadza mu w osiągnięciu rżnięcia na nim, prawda? Co prawda cena 1600, tu akurat podana jest cena, taka chyba sugerowana cena detaliczna, 1600, 22 W, ale oczywiście można go dopalić jakąś kosteczką, prawda? I będziemy wtedy hulać, będzie tyryryry. Egnater, co ty piszą? Vintage Modern. Egnater 2400, no nie wiem, ja akurat z Egnaterem mało miałem do czynienia, więc nie chcę go tutaj przereklamowywać, czy w ogóle jakoś specjalnie się wypowiadać, bo jeszcze będzie, jestem gołosłowny, gołodupny. Jeff Becker, tutaj mamy ustawienia wzmacniacza Jeffa Beckera. Ustawienia wzmacniacza, kanał overdrive. Z jednej strony no ciekawe, że takie ustawienia pokazuje tutaj, pokazują, jednak ten setup, co tutaj jest podany, musi dotyczyć właśnie konkretnego wzmacniacza, bo tutaj on piszą, że gra na Marshallach i czasem sięga po wzmacniacze Fendera. Więc generalnie można próbować takich ustawień, ale pamiętajcie, że brzmienie wzmacniacza jest, każdego wzmacniacza jest inne, więc to nie do końca będziemy tak brzmieć jak on. Zresztą on gra na trzech singlach, więc... Ciekawa rzecz, że tutaj on używa dobry efekt małym kosztem. Tak trochę śmiesznie wychodzi na to, że ma puder do dupci. Johnson & Johnson, puder do dupci. Po to, aby mu się ręka nie ślizgała po korpusie. No, z jednej strony ciekawa rzecz, napisane jest zawsze używa jedną buteleczkę. Może sobie też na głowę sypie, chociaż tutaj po zdjęciu widać, że chyba raczej na głowę nie sypał. Jedynie na rękę. Dobra opcja, z jednej strony też dobrą opcją jest na przykład założenie sobie frotki, po prostu troszeczkę wyżej niż na nadgarstku, ewentualnie szerszej frotki, dzięki której po prostu ręka się będzie ślizgać. Ja na przykład w ten sposób używam. Co tutaj mamy? Znowu jakieś takie bajery, styl gry Jeffa, co tutaj jeszcze mamy? Wojciech Waglewski, tutaj też jakieś takie bardziej akustycznie tutaj ciśnie, nie, na elektrycznej też ciśnie, no jednak umie, firmy Echo. Seriously? Zespół Atom, nie wiem,
Ujwie nie znam, nie znam. Jestem po prostu ignorantem, przyznaję się, ale nie znam zespołu Atom. Ten kto zna, to niech się wypowie, czy grają fajnie. Tutaj jakiś konkurs znowu. O, Dean VOMS Vinnie Moore Signature. Przepatrzcie się. Fajna gitara, ładna gitara, naprawdę 2709 co prawda, no ale... Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako, że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki. Dean to marka sama w sobie, więc nie trzeba nikomu jej specjalnie reklamować. Ja wiem, że może to słabo możecie widzieć i w ogóle. O, tutaj są szczegóły tej gitarki. To oczywiście można znaleźć też w internecie, więc to nie ma, nie ma problemu. Generalnie co oni tutaj piszą? Ocena właściwie wygoda gry 5. Od 1 do 6 jest, prawda? Czyli tak, wygoda gry 5, brzmienie 5, wykonanie 5, cena 5,5. No, ciekawe. Czytelne brzmienie, mocny rezonans, udane przetworniki. Udane przetworniki, no widocznie tak. DMT, Vinnie Moore, bo Dean produkuje swoje przetworniki. Fender, no jeśli ktoś lubi Fendery, to tutaj ma za 5000 Fender American Standard, haha. Stratocaster. No jeśli ktoś lubi Fendery po prostu, to trzeba od razu zaznaczyć taki drobny szczegół, taki malutki. Jeśli ktoś lubi cenę Fendera, taka jak tutaj 5,5 Patola. Jebane z AF200 BS Prestige. No prawie 10 902. Mamy tutaj w ogóle Hollow Body. Ten no bardziej taka do jazzu, bluesa. Myślę, że byłaby całkiem... całkiem zacna. No tutaj z kolei wygoda gry 5,5, brzmienie 5,5, wykonanie 6, cena 5,5. Okej, okay. Jeśli ktoś lubi grać takie lżejsze style, to jak najbardziej. Lakewood, cena u dystrybutora, nie wiadomo jaka jest cena u dystrybutora, dostarczył sklep muzyczny, więc nie wiem. Oni są dystrybutorem? To jest jakiś, co to, akustyk? A, uj tam. LTD, o LTD, 3,5 tysiąca za Telecastera, kto da więcej? Kto da więcej, proszę Państwa? Jeśli już kupowałeś Telecastera, to pewnie wolałbym chyba Fenderowy Telecaster niż LTD, chociaż z drugiej strony za Fenderami ja tak średnio przepadam. Chociaż no, jak lubi ten, kto lubi, tak lubi, kto co lubi i tak dalej. Tu mamy z kolei Hughes & Kettner, TubeMeister 18, Fender Blues Junior 3 i Laney Ironheart IRT30 oraz Vox AC15 Red Limited Edition, czyli RLE. To co są? Wzmacniacze typu combo. Tutaj oni piszą, że jeśli marzysz o wzmacniaczu bardzo dobrym, lampowym, a niekoniecznie potworem 100-watowym, to żeby się rozejrzeć za takimi wzmacniaczami. No, z jednej strony Laney wygląda pięknie, ten z prawej na dole pięknie wygląda. Hughes & Kettner podświetlony na niebiesko też bardzo ładnie. Z jednej strony taka opinia, że żeby używać mały wzmacniacz lampowy jest w stanie dostarczyć wystarczającej mocy, aby nagłośnić gitarę w małym klubie. No prawdopodobnie, no myślę, że tak, aczkolwiek to nie do końca to też się spisuje, no ponieważ w małym klubie, w większym to co? W większym wypadałoby mieć już nagłośnienie i puścić wzmacniacz na przody, owszem wtedy byłoby ok, ale zwykle patrząc na realia polskie i realia naszych klubów, generalnie im ktoś ma mocniejszy wzmacniacz, tym ma większe szanse, że poprawniej się nagłośni bez spuszczania na przody, bo zresztą z tymi przodami to też jest... W dużych klubach mamy fajne są możliwości nagłaśniania i puszczenia na przód, prawda, podstawiając mikrofon, podwzmacniać, jednak w małych to
myślę, że to średnio by się spisało. Aczkolwiek warto coś takiego rozważyć i przestudiować. No tutaj opisują fajne porównanie w każdym razie tych wzmacniaczy. Według nich wyszło, co to jest? Wszystko w Chinach, Feder w Meksyku. Z tego wychodzi, że Laney chyba wychodziłby najlepiej. Tak według nich to wygląda. Później Hughes and Kettner. Najgorzej Vox. Najgorzej Vox i Fender, więc możecie się zastanawiać. Vox, Fender może tak mniej się zajmie. Niech się Fender zajmie bardziej gitarami. Tutaj z kolei, no nie wiem, nagle tak z dupy wyskakuje. Tu są te piece, te 5 pieców, prawda? A tutaj nagle wyskakują. Następny test jest. Tutaj z kolei, co to jest? To jest tylko hybrydowy, a tutaj jest lampowy. No nie wiem, no tutaj nagle wyskakują też z Kochem i Marshallem i to nie są te, które były wcześniej z kolei opisywane, więc właściwie, no nie wiem, tak w sumie z dupy wzięte są te... Gdzie to jest? Ja to jest kur... Koch Studio Tone, a tu jest Koch Jupiter. No nie wiem, nie wiem, tak nagle wzięte z dupy te dwa wzmacniacze. Po prostu testy, czyli takie mini testy. Dobra, okej. Sorry ziomki. Mini testy, bo tak, już te przedtem oglądałem i faktycznie tutaj mamy jeszcze Moog, Mini Fogger, MF Ring, jakiś taki symulator różnych takich dziwnych. Jak oni to piszą, że to jest. Modulator pierścieniowy, znanego jako Ring Modulator. Czyli modulator pierścieniowy. No takie dodatkowa zabawka, jednak cena 650, więc no jeśli ktoś faktycznie chce się bawić, to za 650 może sobie dokupić taką zabawkę. Ja nie wiem, ja bym tam się nie zastanawiał. Tu mamy na przykład T-Rexa Soulmate. Tutaj za krótki opis, o co tutaj chodzi. Overdrive, Distortion, Delay, Reverb, Boost. Czyli generalnie taki efekt, gdzie możemy sobie po prostu, mamy kilka motywów. Coś jak było ostatnio w Top Guitar efekt, który już nie pamiętam dokładnie, który jak, tu nawet będzie chyba dalej do porównania. W każdym razie cena, brak ceny, ha, nie jest 2060. No już lepiej kupić wzmacniacz niż sam taki efekt, bo tu Reverb, Delay, Distortion, Overdrive, czyli mamy cztery rzeczy w jednym, można jakieś zapisywać w bankach. No w każdym razie to jest takie coś. Tu z kolei no Yankee PSM12, to jest kolejny produkt z kolei, który ja polecam i sam też używam, więc zapraszam. Oczywiście to jest taki efekt, już rzecz troszkę bardziej zaawansowana. To mamy zasilacz na efekty. 560 zł kosztuje, tu akurat podana jest taka cena. Pracuje bez najmniejszych brumów, z idealną czystością i ładną dynamiką, co po raz kolejny potwierdza klasę zasilaczy firmy Yankee. No tutaj jest właściwie no, oceny, właściwie no, brak minusów. Roland Cube wypuścił jakiś taki, co to jest? Street X. Kolejna wersja taka właśnie na ulicę, zasilanie bateryjne. 2290, no trochę drogo jak dla mnie. Tutaj jakiś Ibanez jeszcze jakiś robi LED-owe oświetlenie na scenę, no to nie za bardzo. Przewodnik kupującego gitarzysty, no. Mamy do wyboru troszeczkę tych gitar, no tutaj od razu Dean na przykład mamy, prawda? Custom Flames, Ibanez Iron Label. Z przetwornikami EMG, co prawda cena 4228, ale gitara całkiem ładna. Co tu jeszcze mamy? ESP, Eclipse, Fujigen, Washburn. No mamy trochę tych firm. No, oczywiście to są takie króciutkie opinie na temat danych produktów. Raczej wybranych po prostu przez gitarzystę po prostu do, pewnie odpłatnie, żeby pokazać. W każdym razie no, też krótki taki poradnik popisany, co tutaj można byłoby wybierać, co godnego uwagi lub niegodnego uwagi. Kable PRS-a, też fajne przewody. Merlin Hellfire, też jest opinia o nim. PSM1, czyli to jest dokładnie ten, którego ja używam. PSM1. Yankee. Tu mamy teraz jakieś lekcje. To chyba
dla ciekawskich to będzie to o Nuno Betancourt, Appendix, coś tam, dobra, ok, reklamy, slash, to co tu mamy, basisty, reklamy, Ampeg, coś tutaj się reklamuje, LTD, teraz tu nowy tutaj fajny model, LTD BR Junior JR Kit, czyli nowy model basu należący do serii Junior, posiadający krótszą menzurę o długości 28,5. Jest mniejszą wersją typu 3/4 popularnego basu LTD z serii B. No, czyli taki no, mniejszy basiczek. Może byłby fajny. TC Electronic też tutaj się reklamuje. Dwa heady. Zaprezentował nowe wzmacniacze basowe. Bogusz Rutkiewicz Turbo. Mamy tutaj recenzję, parę fotek, parę. Też warto się podszkolić. Lunatic Soul, Dariusz Duda. Nie znam. Spektor Euro 5LX EX. No 8000 za baz, dobra, zarobiście. Washburn Taurus. Tu mamy za 1950. Proszę ja was, konstrukcję Nektrubady. Basu. Układ elektryczny 2 razy Washburn J2. No, coś ten Washburn zaczyna robić konkretnego. TC Electronics, tak jak mówiłem, tutaj mamy też recenzję tego wzmacniacza. Generalnie funkcjonalność 6, brzmienie 5,5, wykonanie 6, cena 6. Znakomity stosunek wagi do mocy, dynamika, jakość brzmienia, klasowe i bardzo użyteczne efekty, inteligentna korekcja. Dobra, zarąbiście. Niech będzie. Rozwijamy groove, idź ty. Pink Floyd, idź. O, dokładnie. Tech 21. To wam dokładnie mówiłem. Więcej niż sterownik nożny w pedale. W każdym razie też on tutaj miał kilka efektów, ponieważ on co ma? Delay, reverb, też jest przester, więc generalnie można powiedzieć konkurencja do tamtego T-Rexa, który wam pokazywałem. No, także no proszę ja was, kochani, tak wygląda gitarzysta listopad 2014. Mówił Wojciech Pietraszek, kanał Rock Day. Do widzenia.